Jak mówi jedna z polskich mądrości, miłość jest gorsza od sraczki, bo sraczka mija, a miłość ciągnie się jak smród za ruskim wojskiem. Ten, kto choć raz był nieszczęśliwie zakochany, ten na pewno zgodzi się z tym powiedzeniem. Pary kłócą się od tysiącleci, często rozchodzą z nawet najbardziej banalnych powodów, jakim jest na przykład zmiana statusu na Facebooku. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was listę 10 związków, które rozpadły się z powodu internetu. Numer 10. Pewna brytyjska para rozwiodła się po tym, jak 28-letnia Amy Taylor przyłapała swojego 40-letniego męża Davida na obcowaniu płciowym z inną kobietą. Wszystko byłoby okej, gdyby nie to, że zdrada ta miała miejsce online w internetowej grze Second Life, przypominającej trochę Simsy. Dodatkowej dramaturgii miał nadawać fakt, że wspomniana nieznajoma była rzekomo portalową prostytutką. Numer 9. 40-letnia Stephanie Davis szukała skutecznego sposobu, aby udowodnić niewierność swojego męża. W tym celu założyła na Facebooku fałszywe konto atrakcyjnej 22-letniej blondynki. Szybko okazało się, że jej mąż Simon jest zainteresowany nową znajomością i bardzo chętnie wysyła wiadomości o podtekście seksualnym. Jakież było jego zdziwienie, gdy po kilku tygodniach okazało się, że tajemniczą blondynką jest jego żona. Numer 8. Pewnego dnia w wieloletnim małżeństwie Lauren i Kriga doszło do poważnej kłótni, w wyniku której sfochowana żona zmieniła status na Facebooku z zamężna na rozwiedziona. Kiedy kilka dni później mężczyźnie przebywającemu akurat w barze pewien znajomy złożył ubolewanie z powodu rozwodu z Lauren, ten załamał się do tego stopnia, że pod wpływem alkoholu wsiadł na motor i spowodował wypadek, w wyniku którego zapadł w śpiączkę, w której przebywa do dziś. Numer 7. Amerykanka Lynn France już od dawna podejrzewała męża o zdradę, gdyż ten coraz częściej wyjeżdżał w sprawach służbowych. Pewnego dnia nie wytrzymała i postanowiła wpisać jego imię i nazwisko na Facebooku. A teraz wyobraźcie sobie, jakiego szoku musiała doznać, kiedy w pewnym momencie natrafiła na zdjęcie ślubne przedstawiające jej własnego męża w objęciach swojej kochanki, a właściwie to już nowej żony. Co najlepsze, para wzięła potajemny ślub w Disneylandzie. Numer 6. Jeżeli myśleliście, że wcześniejsze przypadki zakrawały o patologię, to posłuchajcie uważnie tej historii. Pod wpływem mieszanki alkoholu i kokainy 41-letni Edward Richardson poważnie zranił nożem swoją 26-letnią żonę Sarę, podczas gdy ta spała. Wszystko stało się dlatego, że Sara najprawdopodobniej w wyniku kłótni zmieniła status na Facebooku z zajętej na singielkę. Numer 5. MapleStory to gra o podobnych zasadach, co wspomniane wcześniej Second Life. Pewna Japonka, która posiadała konto w tej platformie, uśmierciła postać swojego męża. Powód? Ponieważ on bez żadnego uprzedzenia rozwiódł się z nią również w grze. Co najlepsze, wirtualne małżeństwo nigdy nie spotkało się w prawdziwym życiu. Kobieta została aresztowana za nielegalne włamanie się na jego konto i skazana na grzywnę w wysokości 15 tysięcy złotych. Numer 4. Żonaty od 35 lat Joseph Richardson pod wpływem silnych emocji zabił swoją żonę Janet, uwaga, figurką świnki morskiej. Mężczyzna zdecydował się na tak radykalny krok, ponieważ żona od wielu dni namiętnie czatowała na Facebooku ze swoim starym szkolnym przyjacielem, o którego mężczyzna był chorobliwie zazdrosny. Także teraz już wierzycie, że miłość jest naprawdę gorsza od sraczki? Numer 3. Awais Akram nawiązał relację na Facebooku z 24-letnią mężatką Sarą Khatun. Gdy mąż kobiety dowiedział się o nowej znajomości żony, postanowił zwabić Awaisa do jednego z pokojów hotelowych pod pretekstem spotkania się z kochanką. Jednak gdy Awais wszedł do pokoju, został oblany silnym kwasem siarkowym. Jego ciało zostało oszpecone i poparzone w aż 47%. Numer 2. Kochający mąż i fan klubu Manchester United, Stuart Slan, poznał na wakacjach w Meksyku dwóch facetów, którzy byli kibicami Liverpoolu. Dla nieobeznanych w piłce nożnej dodam, że relacja pomiędzy tymi dwoma klubami jest mniej więcej jak pomiędzy Legią Warszawą a Łodzią Widzew. Po zakończonych wakacjach wspomniani dwaj mężczyźni stworzyli na Facebooku fałszywe konto atrakcyjnej kobiety, aby uwieść Slana. Po tygodniach flirtowania mężczyzna w końcu nie wytrzymał ciśnienia w kroczu i pojechał aż 400 mil, aby spotkać się z kochanką. Jednak szybko okazało się, że kłamstwo zostało ustawione przez kibiców, natomiast żona mężczyzny została poinformowana o jego niewierności. Numer 1. Brytyjski gwiazdor piłki nożnej Michael Chopra, zarabiający miesięcznie ponad 500 000 złotych, został rzucony przez swoją żonę Heather Swan za pośrednictwem Facebooka. Kobieta, nawet z nim nie rozmawiając,
nieoczekiwanie zmieniła swój status na Facebooku z mężatki na rozwiedzioną, narażając popularnego męża na upokorzenie. Jak widać, pieniądze rzeczywiście szczęścia nie dają. Albo po prostu kobieta wycisnęła już z męża tyle, że więcej nie było jej potrzebne. Okej, tym wyciśniętym, jak pryszcz na czole akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przegapiliście poprzednich, między innymi 10 najdziwniejszych rzeczy, które poślubili ludzie. Wpadnijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów, jak również mój drugi kanał na YouTubie Polish Sausage z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już jutro w kolejnym odcinku. Cześć!